Jaki piękny stół. To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć. Ciekawe, kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne. Jak to dużo słodyczy. Nie mogę się napatrzeć. Wow, jest nawet czekoladowa fontanna. Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Wstawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś. Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontanna jest taka pyszna. Oddaj mi to. Jeszcze czego? Ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie! Zniszczyłaś mój strój i rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Oberwiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki. Świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mnie? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój. To było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. Yummy. No to jedziemy. O nie! Coś poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to. To twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Wpadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody. O, można to popić czekoladą. Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to. Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie! Surowa ryba! To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjadaj ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj. Jesteś bardzo miła. No! Bu! Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie. A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim, dałam radę. To było straszne, cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadzaj mi, Jennifer. Nie widzisz? Jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skittlesów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować.
Yummy. Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka? Patrz! Skittlesy wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie, już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger. Jestem przeszczęśliwa. A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głuptasie, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie. Czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej chciwusce. Dodam tabasco do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodoba jej się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę. To było naprawdę dobre, nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak, oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moje usta płoną. Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z tabasco. Trzeba ją ugasić. Czy nie było innej możliwości? Nie ma to jednak znaczenia. Ważne, że czuję się lepiej. Mogę ja? O, czerwona papryczka. Fuj, to obrzydliwe. W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam. Teraz ty. Ekstra! Mam coś słodkiego, Kinder niespodziankę. Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż, jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle, a wręcz przeciwnie. Ej, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. O rany! Zaraz wybuchnę od środka! Ja płonę! Pomocy! Chwila, założyłam moje specjalne super okulary. A, jestem jak smog wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić. O tak. Tak jest o wiele lepiej.
To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi, wytrę się. Gotowe. O nie! Mój Kinder! Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją Kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Tu jest małe jajko Kinder. Ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój Kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące. Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować. Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne, dziura. Pachnie tak dobrze. I smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony. Kurczę, to jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany. Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie, wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę i będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak. Moja czekolada zastygła. Jest super, to będzie pyszne. Spójrz, to będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. O tak, palce lizać. Co jest? Może kawałek dla mnie? Ty się ze mną nie podzieliłaś, Kinder niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej, oddaj mój popyt. Nie ma mowy. Chcę się nim pobawić. Oddawaj. O nie, zepsuł się. I co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa. Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. Ja też chcę. Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry. Po prostu cudowny. Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię. Już zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je. A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie.
Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł. Potrząsnę kukurydzą. I co otrzymam? Ziarenka oczywiście, a tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra! Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny. A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły, z czekoladą z fontanny. Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie? Łapie? Ej, no proszę. Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. To niesprawiedliwe. Ej, nie ciągnij, to moje. Aj! Kurczę, popcorn się rozsypał. Ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, wow, Coca-Cola. Super. A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły. Co za ohyda. Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Poczęstuj mnie, proszę. Nie ma mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam. To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Bleee. To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach. No dobra, zaczniemy od ciastek. Trościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? A z wałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójdź, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skittlesy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamię, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić skittlesami. Wykończenie? Cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie. Ojej. Twoje ciastko. Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej. Chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść.
Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne. Ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O, matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar. Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Jaki soczysty. Ekstra! Teraz ty, kolego. Ups. No i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki! I Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę nuggetsy. Dacie radę? To proste. Babciu, pobudka. Patrz, Jennifer chce nuggetsy. Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podzielisz się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. I ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chce mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych.
Zawinę nuggetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj, nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie, teraz obtoczę nuggetsy w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. Może sama je zjem? Prawie zapomniałam, nie ma nuggetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. Ojejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam. Brawo ja, brawo ja. Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza. Mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skittlesy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Zabarwię je, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie. A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu. Nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie. No całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skittlesy. No, wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie. Smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Bez komentarza.